ciężki początek dla naszej drużyny. Lepiej prezentowali się zawodnicy z Tarnowa. Czym to było spowodowane? Tym, że dla nas początek był dziki, dla Tarnowa nie. To jest dziwne, jak się goście szybciej spasują od gospodarzy, no ale w końcówce jednak to już my doszliśmy do głosu i zwyciężyliśmy 8 punktami. Dla jednych to będzie mało, na pewno. Czy dla mnie mało, czy dużo, ciężko stwierdzić. Na pewno to będzie emocjonujący mecz i jak mówił świętej pamięci Kazimierz Górski, dopóki piłka w grze. Piłka jest jedna, bramki są dwie, tory są dwa, wynik jest jeden. Zobaczymy, co to z tej całości wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli się mordować w bagażu z pierwszoligowcem. Chcemy w Tarnowie to również zwyciężyć, nie ma co ukrywać. Przed tym spotkaniem zaryzykowałeś, można powiedzieć, zmieniając zestawienie parowe. Bałeś się tego? Poważnie mówiąc, to nie można powiedzieć, że się bałem, ale taki był lekki stresik, co to z tego wyjdzie, nie? No bo by mnie tu za nie wiadomo co, za co by mnie powieszono, jakby to nie zdało kompletnie egzaminu. Myślę, że tak tragicznie nie było, ale słabszy dzień miał Artem dzisiaj i szkoda, bo to jest bardzo ambitny chłopak i na pewno będzie robił wszystko, aby wrócić do swojej dyspozycji. A uważam, że braci trzeba było rozbić, ponieważ ta para, która do tej pory była, czyli Piquet z Szuminą, na zmianę jeden, drugi prowadzący, no jakoś tak szału nie robiła, dlatego no chcieliśmy ich dać do parowych i liczyliśmy na to, że coś z tego ugramy. No i jak widać, no najgorzej nie wyszło. Tak jak powiedziałem, na pewno będą niektórzy narzekać, niektórzy nie. Cieszymy się ze zwycięstwa, przygotowywać się będziemy do rewanżu w Tarnowie, który, tak jak powiedziałem też wcześniej, chcemy zwyciężyć. Rafał, można powiedzieć, że wróciłeś do świetnej formy. Dzisiaj może punktowo niedużo, ale widać było, że walczyłeś znowu, cieszyłeś się po swojemu. Na początek powiedz, w 10 biegu z Lindgrenem, jak to było z twojej perspektywy? Wygrałeś? Czy... Znaczy, może nie wygrałem, ale Lindgren mi się wydaje przejechał dwoma kołami białą linię, tak. Bo ja już bardzo blisko jechałem krawężnika, no a on jeszcze przejechał obok mnie, no i... Mi się wydaje, że dwoma kołami przejechał. Jakie nastroje przed rewanżem? No dzisiaj wygrana 8 punktami tylko. Ostatnio w Tarnowie no nie poszło wam. Jak myślisz, jak będzie w rewanżu? Nie, to jest żużel i wszystko się może zdarzyć. No, chciałbym wygrać tam, żebyśmy wygrali z tą drużyną tam i ten. Byśmy się cieszyli z tego zwycięstwa. Nie trzeba by było jechać w tych baraży tak w tamtym roku. Panie prezesie, pierwszy mecz o utrzymanie się w Ekstralidze, początek ciężki, jednak w końcówce nasi zawodnicy pokazali po raz kolejny, że potrafią jechać. Jest pan zadowolony z wyniku? No muszę być zadowolony, skoro w połowie meczu przegrywaliśmy 6 punktami, w związku z tym to, że wyciągnęliśmy akurat do przodu dla siebie i to 8 punktów, to jest korzystny rezultat. Natomiast nie powiem, że myślałem, że pojedziemy lepiej i ta przewaga będzie nieco większa, około 12 punktów, tak myślałem. Troszeczkę, ja nie wiem co się stało, początek meczu, my byliśmy gorzej spasowani z torem niż przeciwnik i to było takie zaskoczenie, trzeba popracować było ze sprzętem, z poszczególnymi zawodnikami, żeby wrócić to do normy, wróciło, żebyśmy mogli wygrywać, także czeka nas niepewny ciężki rewanż, ale póki co to my jesteśmy w Ekstralidze. Pokazał się dzisiaj z bardzo dobrej strony Peter Carson, Sząbierski, Rafał też wraca do formy. No trochę słabiej pojechał Artiom Łaguta, ale chyba można liczyć na dobry wynik w Tarnowie. Cały problem w tej drużynie polega na tym, jak jechał słabo Carson, Łaguta pięknie, nie mówię o Griszu, ale Artiomie. Jak znowu ten był dobry, to Sząbierski nie jechał. Ciągle nie było w tym roku jeszcze meczu, kiedy wszyscy pojechali. Daj Boże, żeby to się stało w Tarnowie. Czy jakieś przygotowania szczególne przed tym meczem, czy normalne treningi jak zwykle? Będzie to trudno coś robić, tor tarnowski jest specyficzny, więc my tu nad swoim twardym pojedziemy po treningu, tylko tak spasujemy motocykle, bo tam się inaczej jeździ i o tym trzeba pamiętać.